Okej. Nazywam się Mariusz Gil. Występuję tutaj drugi raz dzięki uprzejmości między innymi tego pana, który tutaj mnie zapowiedział. Zrobię wam prezentację na temat programowania aspektowego w PHP. Dziękuję w ogóle, że wybraliście ten temat, bo zgłaszałem tutaj na Call of Papers bodajże 3 prezentacje. Ta się wam najbardziej spodobała. Jestem ciekaw troszeczkę waszych motywacji. Dlaczego ta, a nie na przykład o Hadoopie, który jest o wiele bardziej popularny. Jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, to ja z przyjemnością później gdzieś tam w kuluarach bym sobie tego posłuchał. Dosłownie kilka słów o mnie. Ja programuję już chyba z 12 lat, w tym przez większy czas w PHP. Jestem też troszeczkę związany ze środowiskiem Rubiego. Natomiast tak na co dzień pracuję jako architekt, technik, developer. Zajmuję się tematami budowania aplikacji na chmurze Amazona. To są tematy, które generalnie od jakiegoś czasu mnie kręcą. Dlaczego aspekty? Rękę do góry niech podniosą te osoby, które w ogóle kojarzą temat programowania aspektowego. Wow. Naprawdę. Zrobiłem kilka dni temu ankietę na Twitterze, czy ktoś wykorzystuje programowanie aspektowe w PHP i dostałem odpowiedzi zero. Jakoś ten temat nie jest zbytnio popularny w PHP. No jakby też jego macierzystym, że tak powiem, środowiskiem jest Java, tak? W szczególności ludzie związani ze środowiskiem AspectJ-a. Skąd w ogóle ten temat? Jak mi przyszedł do głowy, żeby wam spróbować coś o tym opowiedzieć? Kilkanaście tygodni temu miałem okazję uczestniczyć w konferencji Confitura w Warszawie. To była co prawda konferencja javowa, natomiast wiele tematów tam, że tak powiem, można zaadaptować do środowiska PHP-owego. Bo wiecie, jak to jest, tak? Wszystkie tematy, które się pojawiają, czy w jednym, czy w drugim języku, to one tak naprawdę między sobą jakby interferują, tak? Tematy, które pojawiły się w Rubim, obecnie są w PHP, tak? Composer to jest przykładem, tak? Gdzie jego, powiedzmy, pierwowzorem był gdzieś tam Bundler i jeszcze z Node'a NPM. Tak? Mamy obecnie w PHP 5.4 tracy, tak? To też nie jest jakiś wymysł programistów z PHP, to się pojawiało znacznie wcześniej, między innymi także w Rubim jako Mixins i tak dalej, i tak dalej. I na konferencji właśnie Confitura był świetny wykład Andrzeja Krzywdy odnośnie single page applications, czyli tego obecnego takiego trendu budowania jednostronicowych aplikacji, gdzie wszystko się działa bez ładowania. Jeżeli kojarzycie Backbone'a, to na pewno wiecie, o czym mówię. I oni pokazali narzędzia, którymi posługują się w swojej pracy. Oni zajmują się programowaniem gier na Facebooka, natomiast pod spodem starają się pisać to wszystko w sposób bardzo, bardzo, bardzo mocno obiektowy. Tak? I jeżeli zobaczyłem ich kod, który oni tam pokazywali, tak, to zobaczyłem sobie naprawdę pięknie napisany obiektowy kod w JavaScriptie i moje pytanie było, kurczę, gdzie tu jest taka logika związana z bazą danych, z jakimiś innymi tematami, bo ja jej nie widziałem, tak? Widziałem w tych przykładach, które mi pokazywali, pięknie zaimplementowano logikę biznesową. Natomiast nie było tam niczego, czego bym się spodziewał, nawiązując do projektów PHP-owych, tak? Jakichś odwołań do bazy danych, odwołań do cache'a, tego tam nie było. I odpowiedź była taka, bo zastosowaliśmy aspekty. Jaki jest cel tej prezentacji, tak? Ja nie będę wam tutaj pokazywał jednego słusznego podejścia, bo takiego nie ma, tak? Nie spodziewajcie się tutaj, że powiem wam, ok, słyszycie tą bibliotekę, to jest najlepsze. Nie, to jest, chcę wam pokazać jakby alternatywę do modelu pisania aplikacji w PHP, z którym jakby spotykamy się na co dzień, tak? Krótko mówiąc, chcę wam zaszczepić taką incepcję, żebyście pomyśleli, że pewne rzeczy w niektórych sytuacjach można zrobić odwrotnie, inaczej, na sposób, którego jakby codziennie się nie wykorzystuje, bo być może będzie łatwiej. Być może będzie łatwiej. Co będzie łatwiej? Łatwiej będzie programować, łatwiej będzie pisać czytelny kod, utrzymywać jego, znaczy prowadzić jego maintenance i kilka innych zagadnień. Okej, i kilka pytań do was. Czy lubicie programować? Kto lubi programować? To co tu robią osoby, które nie podniosły ręki? Dobra, drugie pytanie. Czy lubicie język PHP? No, come on. I ostatnie pytanie. Czy lubicie spaghetti? O, właśnie. Spodziewałem się, prawdę mówiąc, że odpowiedź będzie churalna nie, bo dlaczego? To pytanie było niezwiązane totalnie z kodem.
i to, jak ktoś tutaj zauważył, było związane z jedzeniem. Dlaczego? To są dwa odrębne konteksty, tak? Wcześniejsze pytania dotyczyły kontekstu programowania, a to dotyczy kontekstu, że tak powiem, żywieniowego. I to, że istnieją różne konteksty i niektóre tematy należy rozpatrywać w różnych kontekstach, będzie właśnie klucz tej prezentacji. Popatrzmy na ten przykład. Jest to jakiś wirtualny, od razu powiem, niektóre slajdy mogą być sponsorowane przez wczorajszego Heinekena. Dobra, to jest przykład. On powstał dzisiaj w nocy, co prawda. To jest jakaś przykładowa wirtualna klasa. Nie wczytujmy się jakby w sens, czy to działa od strony jakiegoś tam programowania. Chodzi tylko o przykład zilustrowania jednej rzeczy. Jest to jakaś klasa, która udostępnia nam jakieś usługi na użytkownikach, tak? No i tu jest przedstawiona metoda, która służy do usunięcia jednego użytkownika. Co się w niej dzieje? W niej się dzieje kilka rzeczy. Zalogowany jest czas startu metody, tak? Jest sprawdzona autoryzacja, czy użytkownik w ogóle jakby jest autoryzowany w naszej aplikacji. Jest sprawdzona jakaś tam autentykacja, czy też sprawdzenie, czy on ma dostęp do tej funkcjonalności. Tak. Jeżeli te wszystkie sprawdzenia się powiodły, jest wykonywana faktyczna logika biznesowa, przeplecona z troszeczkę inną logiką. Tak. To jest akurat tam jakiś kawałek, który niby usuwa wszystkie płatności użytkownika z systemu. Tak. Wybieramy sobie z jakiegoś tam klasy, to jest akurat jakiś tam propel niby użyty, wszystkie płatności konkretnego użytkownika, po czym w pętli je usuwamy i usuwamy też je z cache'a i na końcu, jeżeli tam się to wszystko powiodło, usuwamy użytkownika i usuwamy też tego użytkownika z cache'a. Jeżeli jakieś rzeczy się nie powiodły, rzucamy odpowiedni wyjątek. Tak, i jeśli wszystko się powiodło, na końcu logujemy czas. Czy ten przykład jest dobry? Czemu? Właśnie, dokładnie o to chodzi. Tutaj dzieje się kilka rzeczy, tak? Po pierwsze, robione są operacje logowania, operacje autoryzacji, jakaś logika biznesowa. Jeżeli popatrzymy na ten nasz projekt, to zazwyczaj jest tak, że projekt ma jakieś ścisłe wymagania funkcjonalne, tak? Czyli idzie za tym jakaś logika biznesowa. Natomiast nigdy nie jest tak, że tą logikę biznesową da się zaimplementować w projekcie bez dodatkowej jakiejś logiki pobocznej, tak? Typu odwołania do warstwy bazy danych, odwołania do warstwy cache'ującej, odwołania do autoryzacji, do logowania i tak dalej. Jeżeli popatrzymy na tam projekty, że jest to zbiór klas i metod, tak, no to one wchodzą ze sobą w jakieś interakcje. Tak? Powstaje taka płaszczyzna. Natomiast niektóre tematy, które się w aplikacji pojawiają, tak, to jest płaszczyzna dwuwymiarowa. Niektóre tematy, które się tutaj pojawiają, przecinają tą płaszczyznę pod zupełnie innymi kątami. Tak? Operacja logowania chociażby. Ja tutaj, jak to rozwiązać? Ja to się posiłkuję, pozwolę się zaposiłkować stwierdzeniem jednego z takich moich ulubionych programistów, Zeda Shoa. On mówi tak, po pierwsze, po drugie, po trzecie, science motherfucker, do you speak it. Tak? Teoria, jeżeli popatrzymy na to, że to, co my robimy, programujemy, to pod tym jest jakaś teoria. Tak? Niektórzy, przynajmniej w sumie większość z nas nauczyła się tej teorii na studiach, czasami się to stosuje w życiu codziennym. Paradygmat programowania obiektowego jest troszeczkę stary. On powstał, to jest przełom lat 50. i 60. bodajże w MIT w Stanach. No i od tego czasu, tak, no już minęło troszeczkę lat. Wczoraj była taka prezentacja, na której było jedno bardzo fajne stwierdzenie, jeżeli dobrze je powtórzę. Żeby zrozumieć przyszłość, należy zrozumieć przeszłość. Tak? I troszeczkę tak jest także w naszym programowaniu i w tym, jak możemy podejść do problemów, które musimy rozwiązać. W naszej aplikacji, jak wiadomo, zawsze mamy jakieś problemy. Tak? I na te problemy w ciągu tych tylu lat powstało naprawdę wiele rozwiązań. Jeżeli popatrzymy na tematykę projektowania architektury aplikacji, tak, czy na jakieś sposób, w jakim my to środowisko możemy zamodelować, to okazuje się, że tak naprawdę mamy sposób, bardzo wiele narzędzi, do których możemy sięgnąć, tak? Wzorce projektowe. No chyba wszyscy znają, tak? I mam nadzieję, korzystają z jakichś fabryk,
nie wiem, wzorców komand, obserwerów i tak dalej. Jest tego sporo, tak? Chyba książka Design Patterns to jest jedna z takich standardowych książek, które gdzieś tam na studiach starają się, że tak powiem, wcisnąć w nasze głowy. Ale oprócz tego istnieje troszeczkę wiele innych rozwiązań, które też mogą być pomocne. Chociażby wzorce GRASP, tak? Zazwyczaj jak na rozmowach rekrutacyjnych pytam się właśnie o wzorce projektowe, no to tam pada sporo fajnych odpowiedzi. Jeżeli pytam o wzorce GRASP, nagle się okazuje, że nikt nic nie wie. Jeżeli kojarzycie wzorce GRASP, super, jeżeli stosujecie, jeszcze lepiej. To są wzorce, nie są to wzorce takie stricte projektowe, jak należy projektować kod. Są to General Responsibility Assignment Software Patterns. Generalne wzorce przypisywania odpowiedzialności do klas, tak? W środku tych znaczy wzorce GRASP składają się jakby z kilku elementów, tak? Sobie pozwolę ściągnąć do notatki, tak? W przypadku na przykład mamy wzorce low cohesion, low coupling, high cohesion, czyli niskie sprzężenie, wysoka spójność, wzorce expert, kreator i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zachęcam Was w ogóle do przeczytania, jeżeli ktoś będzie chciał później sobie zerknąć, to gdzieś tam na końcu prezentacji bodajże są linki. A często może być tak, że jeżeli zamodelujemy jakąś klasę, to nagle się okazuje, że ta klasa nam spełniała w projekcie, nie wiem, 6-7 funkcjonalności, tak? I zazwyczaj jest to podejście troszeczkę błędne, bo nagle się okazuje, że jedna klasa zajmuje się kurczeniem, odwołaniami do bazy, do wystawiania jakichś interfejsów dla innych klas, do logowania, do czegoś. Znaczy to jakby sama na koncie takie klasy, tak? Więc to nie jest jakby nic wielkiego. Okej, wzorce GRASP to jest jedno. Inne podejścia, projektowanie za pomocą kontraktów, w PHP chyba bardzo mało spotykane. Zasady SOLID, tak? Kto zna zasady SOLID i stosuje? Okej, okay, super. A kto kojarzy zasady SOLID? Świetnie. Zasad SOLID jest kilka. Ja sobie pozwolę przytoczyć angielskie odpowiedniki. Single Responsibility Principle, tak? Już pierwsza litera z tego, czyli pojedyncze odpowiedzialności. Open-close principle, że moduły, które projektujemy, tak, powinny być otwarte na rozszerzenia, ale zamknięte na modyfikacje. Zasada podstawienia listków i tak dalej, i tak dalej. Być może niektóre rzeczy, które robimy w projektach, nieświadomie stosujemy te zasady. Natomiast jest to czasami takie wymyślanie koła na nowo, bo ktoś już to zrobił za nas. Inna zasada, którą mam nadzieję, że stosujemy wszyscy, zasada dry, tak? Do not repeat yourself. Jeżeli napisaliśmy jeden kod w jednym miejscu, to sprawmy, żeby ten kod był możliwy do zastosowania w innych miejscach, ale tylko raz, w sensie przez jednokrotną implementację. Jeżeli musimy coś ponawiać, nie wiem, 5-10 razy, oczywiście wzorcem copy-paste, to... I tu nie mam argumentu przeciw. Ale to troszeczkę utrudnia maintenance tego kodu. Jeśli tam się okaże, że jest bug, tak, to jest troszeczkę problem. Zasada KISS, keep it simple, stupid, to też wczoraj padło. Świetna zasada, tak? W przypadku programowania webowego, z którym mamy jakby styk na co dzień, jest jeszcze alternatywne tłumaczenie tego zwrotu, które jest kwintesencją skalowalności, keep it simple, stateless. Tak? Świetne tłumaczenie. I zasada Jagni, to taka już powiedzmy... Nie ma jakby pod nią wielkiego takiego otoczki, powiedzmy, filozoficzno-naukowej. You don't gonna need it. Nie potrzebujesz tego, tak? Czyli to jest zasada, która mówi, jeśli nie potrzebujesz, nie implementuj. Ile razy spotkaliście się z sytuacją, kiedy chcieliście coś zaprojektować i potrzebowaliście prostej funkcjonalności, a dobudowaliście do tego taką kobyłę. A okazało się, że wykorzystaliście tyle. Jest jeszcze wiele innych zasad, tak? Chociażby, nie wiem, prawo Demeter czy jakieś tam inne rzeczy. Natomiast klucz tej prezentacji jest następna zasada, separacja zagadnień. Możemy spróbować aplikację zaprojektować tak, żeby poszczególne klasy miały bardzo specyficznie i konkretnie przypisane odpowiedzialności. Popatrzmy na ten wykres. Na tej płaszczyźnie mamy funkcjonalności naszej aplikacji. Tak, funkcjonalność pierwsza, druga, trzecia, cokolwiek to jest. Niech funkcjonalnością pierwszą, nie wiem, będzie rejestracja nowego użytkownika, zarządzanie użytkownikami, jakaś rejestracja płatności i tak dalej, i tak dalej. I przez te, powiedzmy, przez tą przestrzeń, przez tą płaszczyznę przechodzą nam takie ortogonalnie, czyli jakby pod innym kątem, inne tematy, jak cache'owanie danych, logowanie ich,
autoryzacja, prezystencja, wiele, wiele innych tematów. Tu się chyba zgodzimy, tak? To jakby takie rzeczy, no tak to wygląda. Tak? Jeżeli mamy jakiś moduł, który odpowiada nam za zarządzanie użytkownikami, no to nam tam się pojawią te metody, które muszą serializować te dane z bazy, wyciągać, insertować i tak dalej, i tak dalej. I żeby ogarnąć troszeczkę ten temat, istnieje paradygmat programowania, który pozwoli na lepszą organizację klas i jakby przydział odpowiedzialności. Przy czym to nie jest taki silver bullet, że to zawsze zadziała, że zawsze tego potrzebujecie. To jest alternatywna koncepcja. Czym jest programowanie aspektowe? Programowanie aspektowe jest to taki paradygmat, w którym tworzymy programy, pomagamy jakby wprowadzić separację zagadnień i rozdział ich na największe i niezależne, całkowicie odrębne moduły, niezwiązane funkcjonalnie. Zaraz będą przykłady. Patrzmy jeszcze, jak może wyglądać kawałek kodu. Ja zaraz powiem, co tam jest napisane, żeby nie widać. Jak może wyglądać kawałek kodu, który jakby przecina te wszystkie wiele warstw. Tak? Mamy, powiedzmy, warstwę kodu programu, kaszowania, logowania i autentykacji. I tak jak widzieliśmy to na poprzednim przykładzie, te rzeczy się wzajemnie tak przecinają. Tak? No bo tak to w praktyce wygląda. Paradygmat AOP, tak, czyli Aspect Oriented Programming, pozwala zrobić nam coś takiego. Oddzielić kod programu od wszelkich dodatkowych aspektów, które realizują poboczne tematy. Z tego obrazka już widać, że jeżeli tak by się dało zrobić, to ten kod poprawy jest o wiele lepszy w utrzymaniu. Tak, pytanie, czy da się to zrobić i jakim sposobem. Jeżeli się szuka jakichś informacji na temat AOP w Google, to zazwyczaj wyskakuje bardzo ładny obrazek, który pokazuje, już nie pamiętam jaka to była biblioteka Java'owa, ale to było jakieś pasowanie XML-a. Było pokazane w tej przestrzeni poszczególne klasy, wielkość ich kodu źródłowego, tak? I na czerwono były zaznaczone linijki, w których występuje logowanie. I cała ta płaszczyzna była po prostu usiana takimi kreseczkami, tak? No bo to logowanie przecina całą warstwę aplikacji. Natomiast w paradygmacie AOP to wszystko było białe, tak? W sensie nie było tych czerwonych kreseczek, jakby, które reprezentują wystąpienia logowania. I obok był taki kwadracik, który reprezentował logowanie. I to się da zrobić. Jak popatrzymy jeszcze na ten przykład, no to wygląda dokładnie tak, jak przed chwilą na tej ilustracji. Tak, logika biznesowa nam się tutaj miesza z taką dodatkową logiką funkcjonalną. To są takie kilka slajdów na temat powiedzmy teorii. Ja to nie chcę za bardzo na tym się stleniać, żeby jakby przejść do przykładów, ale niestety o tym trzeba powiedzieć. Skupię się tylko na czterech podstawowych elementach. Za każdym z nich niestety kryje się dosyć większa jakaś obudowa. No jakby to jesteśmy ograniczeni czasem, więc jakby nie można w to wniknąć. Tak? Punkty złączeń. Czym jest punkt złączeń? Jest to dowolny identyfikowalny kawałek w programie. Może to być wywołanie metody, wywołanie właściwości w klasie, konstruktora, czegokolwiek. Tak? Jest to identyfikowalny punkt w programie. Druga rzecz, punkt cięcia. Punkt cięcia jest to zdefiniowana za pomocą określonej deklaracji kolekcja punktów złączeń. Za chwilę pokażę przykłady, powinno się to troszeczkę rozjaśnić. Przy czym jakby te pojęcia nie mogą występować osobno. To znaczy punkt cięcia nie może występować bez punktu złączeń. Tak, bo jest jakby nad nim nadrzędnym. Trzecia rzecz, porada. Porada jest to fragment kodu programu, który zostanie wykonany przed, po lub zamiast kawałka naszego programu, gdy osiągany jest punkt cięcia. Ja wiem, że to jest tak strasznie trudno zrozumieć. Myślę, że jeżeli byście chcieli wrócić do tej prezentacji, ona będzie dostępna, no, mam nadzieję, że za godzinę w internecie. Tam też na końcu będzie adres. Jeżeli byście chcieli do tego wrócić, to bardzo zachęcam, to się powinno troszeczkę rozjaśnić. I ostatnią rzeczą, która to wszystko spina, jest aspekt. Aspekt jest to wyspecjalizowana klasa, która potrafi przeciąć funkcjonalność naszej aplikacji. Czyli jeszcze raz. Punkt złączenia to jest definiowalny przez semantykę języka punkt programu.
punkt cięcia jest to kolekcja punktów złączeń określonych za pomocą jakiejś tam wskazanej deklaracji, porada, czyli kod, który się ma wykonać i aspekt, który to wszystko spina. Jakie można mieć korzyści w programie, jeżeli zastosujemy paradygmat AOP naszej aplikacji? Przepraszam. Modularyzacja kodu. O wiele łatwiej będzie nam utrzymać kod, który jest tak zmodularyzowany, że jeden temat znajduje się tylko w jednym miejscu. Tak? Jeżeli coś jest rozsiane przez całą naszą aplikację, jest to dosyć trudne do utrzymania. Oczywiście nie w każdym przypadku. Tak? Jeżeli mamy, nie wiem, operację logowania i stwierdzamy, że jednak, nie wiem, potrzebujemy zmienić listę parametrów przekazanych do metody logowania, a logowanie występuje 3000 razy w naszym projekcie, no to jesteśmy troszeczkę w czarnej ciemnej. Tak? Większa czytelność kodu. AOP zdecydowanie poprzez modularyzację wpływa na czytelność kodu. Dlaczego? Bo patrząc na jeden kod, wiemy, że on dotyczy jednego tematu. Dotyczy na przykład określowania, czy dotyczy czegoś innego. Separacja zagadnień. No to jest jakby wynik wszystkich poprzednich slajdów i tych dwóch powyższych punktów. Jaka jest jeszcze korzyść? Aspekty pozwalają na aktywację zmian w całym kodzie globalnie za pomocą jednej linijki kodu. Czyli jeżeli potrzebujemy na przykład, żeby nasza aplikacja miała określoną funkcjonalność, przecinającą całą naszą logikę, że tak powiem, ortogonalnie, włączamy aspekt. Jeżeli tego nie potrzebujemy, wyłączamy aspekt. Zaraz nawiążę do przykładów i to się troszeczkę dalej będzie rozjaśniać. OK, praktyka, bo to jest tak naprawdę clue. Tak? Istnieje kilka implementacji AOP w języku PHP. Ja wybrałem tutaj na prezentację dosyć prostą bibliotekę, a ona ma jeden minus. I ten minus wygląda tak. ale ja to wybrałem tą prezentację, znaczy tą bibliotekę tylko właśnie dlatego, że ona jest najprostsza do napisania, do przykładu. Te przykłady są bardzo zwięzłe, są też dojrzalsze implementacje, jeżeli byście chcieli zastosować, to zapraszam. Okej, okay, dobra. I teraz, że tak powiem, back to the root, PHP. Mamy klasę książka. Przykład jest bardzo prosty i jakby nie doszukujmy się w nim drugiego dna. Przykład wygląda tak. Mamy klasę książka, która ma składowe publiczne, autor, tytuł, opis. Ta klasa po niczym nie dziedziczy. Tak? To jest po prostu standardowa taka klasa w PHP. Tak? Co byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby ta klasa była wyposażona jakby w możliwość zapisania swojego stanu, nie wiem, do bazy. Tak? Przy czym przyjmiemy dla uproszczenia całego tego wywodu, że mamy w systemie tylko jedną książkę. A drugim elementem jest klasa, nazwijmy ją roboczo storage. Zadaniem storage'a jest zapisanie lub wyciągnięcie informacji z jakiejś tam warstwy. Tak? W tym wypadku bazy danych. MySQL-a, NoSQL-owego, MongoDB, czy czegokolwiek innego. Tak? W naszym przykładzie wszystko jest mokowane za pomocą po prostu sprintfa, że coś się wykonało, tak? Bo to jest jakby na tym poziomie wystarczy. I przykład. To jest już aspekt. To jest aspekt napisany w AOP PHP. I jak on wygląda? Ja pozwolę się do Was odwrócić, żeby sobie tutaj pomóc. Mamy zinstancjonowaną klasę storage, tak? I mamy tą poradę, o której tam wcześniej jako punkt trzeci wspominałem. I ta porada zachowuje się tak, że w przypadku, jeżeli zostanie osiągnięty punkt cięcia, tak, join point, no to używamy naszego storage'a w takim kontekście. Jeżeli join point jest poradą typu, tak, i tutaj mamy listę, co się właściwie dzieje w kodzie naszym, to wykonaj jeden z poszczególnych kawałków kodu. I w tym wypadku zostały zaimplementowane dwie porady. Before read property, czyli porada, która ma się wykonać, jeżeli ktoś spróbuje dostać się do właściwości metody i ten kod ma się wykonać przed. Natomiast mamy jeszcze poradę, która mówi rodzaj typu after write property. Jest to porada, która się wykona po tym, jak
programista ustawi na obiekcie, na składowej obiektu jakąś wartość. Bo tak naprawdę to chcielibyśmy osiągnąć. Tak, jeżeli ktoś nam zinstancjonuje klasę book i zrobi book title postaw coś tam, to my chcemy to przechwycić i na przykład zapisać albo zalogować. Tych rodzajów porad AOP obsługuje no, kilkanaście typów. Tak naprawdę one są zgrupowane w trzy główne grupy. Są to porady typu before, czyli które się wykonają przed punktem cięcia, porady typu after, czyli po, i porady typu around, które wykonują się, mogą się wykonać zamiast kodu, do którego zostały przyczepione. I przykład. Powiedzmy, że na razie tego nie ma. Tak? Mamy zinstancjonowaną klasę book, ustawiamy sobie pole tytuł title, description i na końcu robimy wardumpa z title'a. Jeżeli byśmy nie mieli tutaj tych linijek, tak, no to wszyscy wiemy, jak to się zachowa. To jest, no po prostu tyle. Wynikiem tego działania, tego programu będzie napis lorem ipsum, że jest to string bodajże chyba 11. Tak? Natomiast tutaj, w tych dwóch linijkach zostały wpięte aspekty. Aspekty typu znaczy wykonujące się przed dostępem do jakiegokolwiek pola w klasie book i aspekt, który się wykona jako after, czyli po dostępie do jakiegokolwiek pola book. To jest tak naprawdę definicja punktu cięcia, tak? Czyli definicji, kiedy dany aspekt ma się wykonać. AOP PHP w obecnej wersji pozwala na dosyć rozbudowaną, znaczy wprowadza dosyć rozbudowaną semantykę dotyczącą punktów cięcia. Możemy na przykład ustawić wykonanie jakiegoś aspektu porady, kiedy wykona się konkretna metoda w danej klasie, gdy wykonają się konkretne metody dopasowane do jakiegoś wzorca, czyli ten drugi przykład tutaj, tak? My class, my gwiazdka. Nieważne, czy wywołamy metodę myFoo, myBar, my coś tam, to ta porada się wykona. Możemy także ustawiać sobie porady, które się wykonują na przykład, jeżeli użytkownik, programista spróbuje wykonać jakąkolwiek, znaczy uzyska dostęp do jakiejkolwiek publicznej właściwości klasy, do publicznej lub prywatnej, albo nie do niepublicznej, albo będzie usiłował odczytać. Tak? To są tylko przykłady, tam jest troszeczkę więcej jeszcze tych wszystkich, że tak powiem, modyfikatorów. Live demo. Jak to działa? Przykład będzie mega prosty, po 2-3 sekundy. Okay. Tutaj są... Okej, okay. Wiem, nie używam Vima. Mamy klasę book, dokładnie to, co tam było. Mamy klasę storage. Także mamy aspekt, to jest dokładnie ten sam kod, który tam obserwowaliście. Tak? I jeszcze na koniec mamy demo, czyli dokładnie to, co było. Tak? No to uruchommy ten przykład. I co się stało? Zanim PHP wyświetlił informacje string 11 lorem ipsum, zadziałały aspekty. I w naszym przykładzie dwukrotnie usiłowaliśmy, znaczy dwukrotnie ustawialiśmy publiczne właściwości obiektu, czyli zmienną title i składową description z jakimiś tam wartościami i jednokrotnie próbowaliśmy pobrać z obiektu jakąś informację, czyli próbowaliśmy zwardampować składową title. I aspekt to przechwycił, tak? W tym wypadku, jeżeli już mamy to, że PHP potrafi to przechwycić, to czy tam wstawimy logikę dostępu do bazy, do cache'a, czy do czegokolwiek innego, już nie ma znaczenia, tak? Co zyskaliśmy w tym prostym jakże przykładzie? To, że klasa book nie ma funkcjonalności zapisu do bazy, klasa storage nic nie wie o klasie book,
bo implementuje funkcjonalności związane z zapisem. Single Responsibility Principle w czystej formie. Tak? Do czego to możemy zastosować w praktyce? Przykłady? Na przykład, tak? Logowanie zdarzeń, jeden z najpopularniejszych przypadków. Co będzie? OK, mamy jakąś aplikację i na pewno nie mamy w niej logowania wszystkiego, co się rusza, tak? OK, możemy mieć na przykład logowania wywołań do bazy, no to zazwyczaj mamy, tak? Czasami jest to jeszcze zbieramy informacje na temat czasu wykonania jakichś poszczególnych rzeczy. Ale co będzie, jeśli na przykład chcemy sprawdzić, czy jakiś element w aplikacji nam zamula, tak? Nie wiem, na przykład, nie wiem, operacja na jakimś tam koncie użytkownika, czy czegoś, co pociąga tak naprawdę za sobą ileś tam innych wywołań. Chcemy zobaczyć, ile czasu to się wykonuje. Możemy napisać sobie tam ify, nadziałać tego kodu. Jasne, możemy, nie? To jest jakby alternatywa droga. Ale też możemy zaimplementować aspekt, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie zmierzenie czasu, tak? Jeden aspekt typu before przed jakąś konkretną metodą odpala nam timer, inny aspekt o nazwie after zatrzymuje ten timer i przekazuje do logowania, a inny aspekt zajmuje się zalogowaniem danych, tak? Czyli możemy wprowadzić sobie aspekt do logowania, aspekt miernika czasu, połączyć te dwa aspekty, działa. Jedna implementacja i jedno podpięcie. I nieważne, czy chcemy wprowadzić logowanie wykonań wszystkich funkcji w aplikacji, czy tylko na konkretnej klasie, na konkretnym obiekcie. Nie potrzebujemy logowania, usuwamy wywołanie aspektu. Potrzebujemy, wprowadzamy. Proste. Nie? Generalnie jedna linijka kodu. I tak jak powiedziałem, są jeszcze inne implementacje. Flow 3, czyli chyba framework, który leży pod Type 3. To jest przykład wzięty z dokumentacji tego frameworka. Jest to przykład jakiejś tam klasa forum, która usuwa post. Standardowy przykład z logowaniem, tak? No i po raz kolejny ta linijka dotyka tematu, który nie jest związany z odpowiedzialnością klasy forum, tak? Bo wprowadza aspekt logowania. W przypadku Flow 3 aspekt wygląda troszeczkę inaczej niż w AOP. Jest to klasa aspekt, która implementuje logowanie, definicja punktu cięcia, tak? Z punktu cięcia można wyciągnąć jakieś argumenty i wprowadzić logowanie, tyle. Potrzebujemy logowanie, włączamy aspekt, nie potrzebujemy, wyłączamy, wszystko cacy. Dokumentacja do AOP PHP, to ona ma tam kilkanaście stron. Ona jest, znaczy, ta funkcjonalność jest bardziej troszeczkę rozbudowana niż ja tutaj pokazałem, bo ja pokazałem najbardziej prosty przykład z możliwych, tak? Co jeszcze za pomocą tego można zrobić? AOP pozwala jakby zmienić zachowanie naszego kodu. To znaczy, jeżeli stosujemy poradę typu around, ona dopuszcza wykonanie kodu porady zamiast kodu, do którego jakby została przypisana. Czyli jeżeli, powiedzmy, mamy klasę foo w niej metodę bar, taki standardowy przykład z PHP, tak, i zapniemy na wywołanie metody właśnie foo bar jakiś aspekt typu around, to przed wykonaniem tej metody aspekt sprawdzi, czy następują warunki, które umożliwiają wykonanie właściwej metody, a jeżeli nie, to nie będzie odpalał tej metody, tylko odpali kod, który jest zapisany w poradzie. Różnica jest taka, że jakby część warunków można sobie przenieść do innej klasy i w ten sposób podzielić troszeczkę bardziej odpowiedzialności. Takie podejście, okej, ono czasami może być trudne do zastosowania w istniejących aplikacjach, chociaż w niektórych case'ach, logowanie przede wszystkim, tak, to się świetnie nadaje. Inny przykład, cache'owanie. To też jest super, super sprawa, tak? Możemy sobie wprowadzić do naszej klasy, do naszego projektu aspekt, caching aspect na przykład, tak? I co ten caching aspect robi? No, dokładnie robi to samo, co nasza ta storage advice, która tutaj była przedstawiona, tak? W chwili osiągnięcia przez program punktu cięcia sprawdza, czy ten argument, który został przekazany do tej metody, tak, czyli na przykład, nie wiem, user, istnieje w cache'u. Jeżeli jest, to zwraca go z cache'a, tak? I tak samo aktywujemy ten aspekt na przykład na metodzie save naszego obiektu, czy jakiejś tam innej.
i w ten sposób w kodzie aplikacji nie ma żadnych odwołań do cache'a, tak? Po prostu jest czysty kod obiektowy, natomiast funkcjonalność związana z cache'owaniem tych danych w jakimś systemie, na przykład memcache'u czy w Redisie, jest wyciągnięta do osobnego bloku kodu. Tak. Po prostu tego aspektu around, tak? Można jakby nie wykonać tej metody, która została otoczona, tylko wykonać aspekt, który może być pusty, tak? To na przykład, nie? Aspekt może zadziałać, jeżeli w metodzie zostanie rzucony wyjątek i coś tam innego zrobić, tak? To... Tak, jak najbardziej. W przypadku aspektu around właśnie implementuje się w nim logikę, która jakby warunkuje wykonanie właściwego programu, tak? I jeżeli wszystko działa, wszystkie warunki zostały spełnione, ok, ten join point, czyli ten punkt cięcia, puszczamy dalej. Niech PHP wykona właściwy kod. Jeżeli nie, tak, no to jest, możemy tam jakąś... Tak, tam były przykłady na globalnie, na klasy. Znaczy, jeżeli to będzie globalne dla wszystkich obiektów użytkownika, a nie dla konkretnego, w sensie, jeżeli, nie wiem, na przykład mam, chcę wpiąć aspekt tylko dla jednego użytkownika, no to jeżeli sobie oifuję podpięcie aspektu, to tak. Nie? Ale tak, bo w aspekcie masz dostęp do tego obiektu, na którym on działa, tak? Czyli w szczególności, jeżeli ustawiasz coś na użytkowniku, na obiekcie użytkownika, to w aspekcie możesz mieć dostęp do właściwego usera, tak? W szczególności możesz mieć dostęp do jego punktów składowych. Nie? Tutaj to może jeszcze wrócę. Generalnie sprowadza się do wywołań tych metod takiego pokroju, tak? Z join pointa, czyli z tego punktu cięcia, możemy wyciągać informacje o tym, co się właściwie zdarzyło. Tu jest wyciągnięta akurat klasa, nazwa klasy, na której operujemy, czyli klasa book, ale można też wyciągnąć ten właściwy obiekt, nazwa pola, które usiłował ktoś ustawić, ale równie dobrze można wyciągnąć już właściwy obiekt, ale jak mamy właściwy obiekt, to już możemy zrobić właściwie wszystko. Okej. Okay. Ta prezentacja będzie dostępna na moim speakerdecku, jeżeli, no mam nadzieję, że może w przeciągu godziny. Tam też są inne prezentacje. Jeżeli byście chcieli ocenić, ewentualnie zapisać jakieś komentarze, za które będę bardzo wdzięczny, to na Join D jest link do tej prezentacji. I ja wam dziękuję bardzo. Zakładam, że jest to związane.
tym rozwoję się tego pytania, które zadałem ten pan, więc... A może mi chodzi na tym usłyszę? Podoba mi się to, co pokazujesz, chciałbym zadać pytanie, które ci pochodzi. Czy programowanie aspektowe nie jest po prostu rozwinięciem programowania zdarzeniowego, gdzie zamiast triggerować event z przekazaniem na przykład danego obiektu, po prostu przypisuje masę? Programowanie eventowe, jakby troszeczkę się, te rzeczy może wyglądają podobnie, ale to, jakby troszeczkę to uzasadnienie ideologiczne jest troszeczkę inne, że w przypadku aspektu to jest takie przecięcie przez funkcjonalność aplikacji. Natomiast w programie eventowym, ok, ja mogę wrzucić te eventy, tak? Tylko że potrzebuję coś, co potem mi te eventy będzie nasłuchiwało i wykonywało. Ale to dokładnie pokazałeś na zasadzie tego aspektu właśnie. Znaczy tak, funkcjonalności, które tutaj pokazałem, da się dokładnie zaimplementować. Czyli w tym przykładzie, jeżeli ustawiam coś w Pana Boku, to bym musiał wrzucić event, że coś zostało ustawione i jakiś tam musiał na to nasłuchiwać. Ok, to się da zrobić dokładnie, ale to sobie powiedziałem na samym początku. To jest alternatywa. To wszystko można zaimplementować na wszystkie sposoby, tak? Można. To też zadziała. Też zadziała. A jednej rzeczy to nie zadziała. To, czy w przypadku, jeżeli bym robił to na scenerach i eventach, czy byłoby możliwe niewykonanie kodu, którego warunek jest zaszyty w aspekcie, tak? Czyli ten przypadek tutaj typu Eran. Pytanie, czy to jest prostsze. Nie sprawdzałem tego kierowania, ale wydaje mi się, że on wykona je w takiej kolejności, jakie były to finalne te odwajsy do tych punktów przejścia. Dobra, ja bardzo dziękuję, jeżeli ktoś powiedział pytania, to ja jestem do końca całej sesji tutaj, więc...